dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Hi, what's poppin' guys? Jak widzicie, witam się z wami z mojego domu. Jesteśmy w Polsce, jesteśmy w Warszawie. Wróciłem, ale to nie o tym. Jak widzicie po tytule tego filmu, dziś jadę na casting i eliminację do programu telewizyjnego, jakim jest Ninja Warrior. Ninja Warrior Polska, polski program telewizyjny typu reality show, emitowany na antenie telewizji Polsat od 3 września 2019 roku. Konkurs polega na pokonywaniu toru przeszkód. W każdym z 6 ćwierćfinałów do pokonania toru eliminacyjnego przystępują 32 osoby. 10 zawodników, którzy uzyskają najlepszy rezultat, awansuje do półfinału, a 4 z nich trafia do finału. Finał składa się z 3 etapów. Dotarcie na metę w czasie oznacza zwycięstwo. Zwycięzca otrzymuje tytuł Ninja Warrior. In the crowd. Ciutko streszczę, o co kamen. W dzień przylotu do Dubaju dostałem SMS-a. Panie Filipie, dzień dobry. Produkcja taka i taka. Chcielibyśmy się z panem skontaktować a propos programu telewizyjnego Ninja Warrior. Wtedy na to ja, wow. Zadzwoniła do mnie bardzo sympatyczna pani i mówi: dzień dobry, panie Filipie, bardzo, bardzo mi miło, że pan odebrał. Pani mi opowiada, że będzie to zwykły casting, będzie to rozmowa z reżyserem, wywiad, jakieś tam dodatkowe pytania i rzeczy. No i dodatkowo mówi, że również będę miał do przejścia dzisiaj tor przeszkód, który jest obowiązkowy, żeby dostać się z eliminacji dalej do programu. Także ja stwierdziłem, spoko, nie ma problemu, wróciłem z Dubaju, minął ponad tydzień. Roztrenowałem się, wróciłem do formy. Przypominam wam szybciutko o subskrypcji tego kanału, żebyście byli na bieżąco z każdym filmem, który będę tutaj publikował, oraz żebyście zostawili łapkę w górę. Także moi drodzy, zabieram was właśnie na casting do Ninja Warrior. Moi drodzy, w takie dni jak ten, kiedy dzieją się takie rzeczy jak casting, jak audycje, jak coś ważnego, po prostu jakiś ważny bardzo dzień, zawsze musi być fuck up, zawsze musi się coś zdarzyć i pójść coś nie po naszej myśli. Zostawiłem wszystko w bagażniku, plecak i torbę i tak dalej, i również zostawiłem kluczyki do samochodu w bagażniku. Kurde bele mole, jak ja jestem głupi czasami. No i co? Wsiadam do samochodu, a on się zamyka. Na szczęście były otwarte drzwi, jeszcze, które się zamknęły i włączył się alarm, bo samochód się zamknął, więc ja wszedłem przez te drzwi, przeszedłem tutaj do tyłu. Jedno siedzenie z tylnej kanapy wziąłem na dół, złożyłem, potem dwa siedzenia połączone z tylnej kanapy z tyłu również zdjąłem na dół. Wszedłem do bagażnika, a tam, co jest w ogóle zabawne, tam jest jeszcze butla gazowa, więc ja wchodząc tam, w ogóle tędy tu nie miałem miejsca, przechodziłem przez te dwa siedzenia, trzy siedzenia, całą kanapę tylnią złożoną, pomiędzy jeszcze butlą gazu, między, kurde, innymi rzeczami, które mam w bagażniku, do torby, do której wsadziłem kluczyki. Ja pierdzielę, no po prostu kosmos, nie? Pierwszy fuck up jest, mam nadzieję, że pierwszy i ostatni, a tymczasem lecimy dalej. Znajdujemy się na miejscu. Przyjechałem właśnie na miejsce castingowe. Miejsce, gdzie odbędzie się casting. To jest zabawne, że jak mam fuck upy, to z reguły mi to wraca pozytywnymi rzeczami. Myślałem, że casting mam na godzinę 13, więc pędziłem jak zły. Byłem zły o to, że zostawiłem te kluczyki w bagażniku i że nie zdążę. Patrzę, jest godzina za 10, pierwsza. Okazuje się, sprawdziłem jeszcze SMS-a, że casting mam o 13.30. I jeszcze tylko szybko przypomnę, żebyście zostawili subskrypcję na tym kanale. Kliknijcie ten czerwony przycisk. No nic to nie kosztuje, naprawdę. Nic to nie kosztuje, kliknijcie go. A ja będę dzięki temu naprawdę zadowolony i będę mógł rozwijać ten kanał, bo wiecie, że chcę ten kanał rozwinąć, żeby naprawdę robić tutaj niesamowite rzeczy i tak dalej. Więc zostawcie też łapkę w górę. I cóż, widzimy się zaraz. Mam nadzieję, że coś będę wam mógł pokazać. Jeśli nie, to wam zaraz wszystko opowiem, jak to wyglądało, co i jak i tak dalej. No to co, do dzieła.
dostałem właśnie numerek i w następnej turze będę wchodził już ja, także szybciutko się muszę przebrać, ogarnąć, rozgrzać i lecimy. Mamy 20 minut przerwy między nagrywkami. Wygląda to w ten sposób, że jest multum ludzi, bardzo dużo facetów, dużo dziewczyn. Jest sporo, naprawdę bardzo sporo osób. Większość osób jest naprawdę dokokrzona konkretnie. Ale co trzeba pamiętać, to że nie to jest najważniejsze w tym wszystkim. Mamy fajny placyk z drążkami do rozgrzania, jakieś gumy, wszystko i tak dalej. Natomiast większość osób tak naprawdę tam ciśnie, wiecie, podciąga się, robi muscle-upy, jakieś tam różne rzeczy. A ja zachowuję zimną głowę na spokojnie, nie przemęczam się za bardzo, żeby mieć dużo, dużo siły na po prostu na cały tor. Kochani, jestem już po, właśnie na moje ręce, porozwalane, brudny od magnezji. Czekam teraz na rozmowę z reżyserem. Dalsza część castingu, także trzymajcie kciuki, bo poszło mi całkiem nieźle. No, a zaraz wam jak wyjdę stąd, to opowiem wszystko co i jak. Jestem już po całym torze, po rozmowie z reżyserami. Zaraz tylko się przebiorę, ogarnę, wejdę do samochodu i wam opowiem co i jak, także... Okej, moi drodzy, jak widzicie, jesteśmy już w domu. Dla was minęło parę sekund, a tak naprawdę minęło parę dni, ale już wam opowiadam dlaczego. Kiedy wyszedłem z castingu, wyszło mi tyle rzeczy nagle do roboty, jeśli chodzi o pracę, jeśli chodzi o projekty oraz rzeczy, które też dla was szykuję tutaj na kanał, więc po prostu nagrywam to 2-3 dni później. A teraz przejdźmy do tego, co działo się na castingu i co najważniejsze, to jak mi poszło. Casting podzielony był na dwie części. Pierwszą częścią castingu, o której mówiłem znacznie wcześniej, był to tor, na którym mieliśmy do pokonania aż 7 przeszkód. Tak jak widzieliście w poprzednich ujęciach, nagrałem wam taki baner, który stał przed wejściem właśnie do miejsca castingowego, gdzie były rozpisane wszystkie po kolei przeszkody, które mieliśmy do pokonania. Pierwsza rzecz była to może niekoniecznie przeszkoda, a raczej sprawdzenie, czyli bujanie na drążku i wyskok z drążka jak najdalej. Zadanie bardzo proste, polega ono na rozbujaniu się na drążku i wyskoczenie jak najdalej z tego drążka. Drugą przeszkodą, a zarazem znów wyzwaniem, było wyskok z batutu, czyli z małej trampolinki na linę. Wyglądało to w ten sposób, że musieliśmy podbiec do batutu, który nas odbije i wybić się z niego jak najmocniej i złapać się jak najwyżej liny. Jeśli ja złapałem się liny tu, a złapałem się liny tu, a złapałem się liny tu, no to wiadomo, który wynik lepszy. Czym wyżej złapię liny, tym lepiej. Ja chyba tak naprawdę, z czego co pamiętam, skoczyłem praktycznie pod sufit, więc nie było aż takiej tragedii, więc całkiem fajnie mi to poszło, więc okej. Okay. Kolejnym zadaniem jest skakanie po piłkach, które są rozstawione około 1,5 do 2 metrów od siebie. Naszym zadaniem było wskoczenie na jedną piłkę, na drugą piłkę, na trzecią, piątą, dziesiątą i tak dalej. Przejść po prostu cały ten tor po piłkach i co najważniejsze, nie spać z tych piłek. A mi się to udało, więc kolejne zaliczone zadanie. Kolejne zadanie i wydaje mi się, że moje ulubione zadanie z tych wszystkich, najfajniejsze, ponieważ wykonuję praktycznie codziennie, a jest to podciąganie na drążku. Mogliśmy sobie wybrać chwyt. Kurna, teraz będzie mi śmieciarką jechał. Piątnica. Hurtownia sprzedaży spożywczo-nabiałowej. Wyjazd mi, teraz bo nagrywam. Wybrałem oczywiście na chwyt, ponieważ jest to chwyt, którego używam na co dzień i jest on dla mnie już neutralny. Wiadomo, że jest on dość cięższy niż podchwyt, ale mam już przyzwyczajenie i też może mniej więcej to jakoś zaplusowało, że wybrałem tutaj trudniejszą opcję. Więc podciągnąłem się 21 razy, po czym pani powiedziała mi, starczy. Ja mówię, okej. Okay. Więc przeszliśmy do następnego zadania. Easy. Kolejne zadanie było naprawdę trudne, ale nie będę opisywał go w 100%. Musieliśmy przejść jak najwięcej długości, łapiąc się i wisząc na bardzo, bardzo ciężkich do utrzymania takich przedmiotach. Była to kulka, było to coś, trzeba było po prostu po tym przejść. Było to mega ciężkie, żeby to chwycić, ale było jeszcze ciężej się tak naprawdę na tym utrzymać, bo te przedmioty były mniej więcej takie, a piłka była taka. I odległość między nimi była około 15-20 cm, więc było naprawdę ciężko. Ja zrobiłem takiej długości 3 bądź 4 i wydaje mi się, że to całkiem niezły wynik, także spoko. No teraz w przedszkole, pewnie, no.
zakupy, przedszkole, wszystko po kolei. Kolejnym zadaniem jest to dość ciekawe, ponieważ jest to rzecz, którą wykonywałem tak naprawdę pierwszy raz w życiu. Trzeba było biec po ścianie i odbić się nogą jak najwyżej i dotknąć ręką jak najwyżej. Do tego zadania mieliśmy aż 3 podejścia. Jak wyglądało moje podejście numer 1? Uwaga! Teraz śmieciarka! Nie no, nie mogę, no! Także wyglądało to w ten sposób, że w momencie, gdzie za tą ścianą znajdował się ten plac z drążkami, z gumami i tak dalej, w miejscu, gdzie mogliśmy się rozgrzewać, trenować, ćwiczyć i tak dalej, ja wbiegając po raz pierwszy na tę ścianę, myślałem, że tak naprawdę z tą ścianą wyląduję zaraz w tym drugim pomieszczeniu. Tak mocno przyurałem nogą o tą ścianę, żeby się z niej wybić, żeby dotknąć jak najwyżej, że myślałem, że ja po prostu z tą ścianą po prostu spadnę do drugiego pomieszczenia, nie? Za drugim razem było znacznie lepiej, a za trzecim było już zarąbiście. Brakowało mi około, ja wiem, 25 cm do sufitu. Także całkiem nieźle, spoko. Przechodzimy do ostatniej konkurencji. Wydaje mi się, że jest to konkurencja najbardziej męcząca, wykańczająca i po której ja miałem nogi po prostu jak z waty. Musiałem zrobić 10 długości. 10 długości od jednej białej linii na ziemi do drugiej białej linii na ziemi. Między tymi liniami było około, strzelam, 15 metrów, 10 metrów, nie wiem, no nie mam miarki w oczach, ale mniej więcej 10-15 metrów. Z końca, za jednej linii, musiałem zacząć swój bieg sprint. Jak najszybciej, bo jest to na czas, tak jak mówiłem, 10 długości, wstać z brzucha, czyli z pompki, z podporu, przebiec jak najszybciej na drugą stronę, za drugą linię, wejść również do pompki, do podporu, dotknąć klatką ziemi, wstać i znowu wrócić na jedną, na drugą, na trzecią, na czwartą stronę. Długości takich było 10, więc przy 7-8 przypomniał mi się obiad z komunii. I to była ostatnia konkurencja. A co było dalej? Zwykłe rozmowy. I ostatnia część castingu, była to rozmowa z reżyserami, z ludźmi z produkcji, zadawali mi pytania, pytali się o różne rzeczy, rozmowa i tak dalej, po prostu musieli mnie jakoś poznać, chcieli mnie poznać, chcieli zobaczyć jaki jestem i tak dalej. I tak naprawdę na tym casting się zakończył, moi drodzy, i to był właśnie mój dzień i mój casting do programu Ninja Warrior. Naprawdę mega, mega fajne przeżycie, tor bardzo fajny, sprawdziłem się, wydaje mi się, że naprawdę poszło mi mega, mega dobrze. Także to na tyle, moi drodzy, w tym filmie. Mam nadzieję, że nadal trzymacie za mnie kciuki, że zobaczymy się w kolejnych odcinkach z tej serii. I cóż, ja wam dziękuję bardzo za oglądanie tego filmu. Przypominam oczywiście o subskrypcji tego kanału, kliknijcie ten czerwony przycisk tam na dole, żeby dołączyć do mojego kanału, żebyście byli na bieżąco z filmami, które będą się tu pojawiać. Zostawcie oczywiście łapkę w górę, dajcie znać w komentarzu, czy taki film właśnie z Ninja Warrior wam się podoba. Żegnam się z wami, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych filmach. Nara!